Dzień dobry. Znajdujemy się w Galindi, czyli miejscu, które powinno być, no może nie obowiązkowe, ale na pewno bardzo wartościowym punktem odwiedzin w życiu każdego szanującego się poganina. Takie są tutaj, moi drodzy, obrazki. Nad jeziorem Bełdany. Bezpośrednio, ale pięknie. O, tak, tak się powinno żyć. Właśnie tak jak tu. O, nawet pruscy bogowie nam troszeczkę dodali fal. No i bardzo dobrze. O, tutaj, jak widzicie, troszeczkę jest rusałeczek i brzegiń. Jedna z małych brzegiń jakieś znalazła ciekawy artefakt, nie wiem jaki. A tutaj, proszę Państwa, jest już część komercyjna, czyli można sobie pójść i można sobie w tejże tutaj miejscóweczce znaleźć pokój, tudzież apartament. O, tam sobie ludzie wypoczywają. A tutaj tak się to prezentuje. No, idziemy dalej, troszeczkę przyspieszymy kroku. Losałki i brzeginki nas prowadzą. Tutaj jeszcze mamy cały czas brzeg jeziora Bełdany. Właśnie. I dalej idziemy ścieżką. O, na przykład są takie tajemnicze otwory. Co tam jest? Trudno powiedzieć. Podejrzewamy, że mieszkają tutaj okoliczne stwory, które tego rodzaju norki sobie wyhodowały. O! Mamy kolejną rzeczno-jeziorną boginkę. Tutaj są także żywe boginki, proszę bardzo. Przemykają. Ja tutaj mam boginię. Zaraz będzie, już jak tutaj zrobimy rzut na galińskiego wojownika, który pilnuje tutaj tego wszystkiego, to jeszcze moja bogini i córeczka. Czyli no taka pług bogini chyba, skoro córka bogini i człowieka. No idziemy dalej. Cały czas jesteśmy nad jeziorem. Są tego rodzaju tutaj wyrzeźbione kamienie. Można też przydokować, jakby ktoś chciał. Idziemy dalej oglądać, co tutaj takiego mamy. Są różne zakamarki, w których można się schować na różne pomysły, jakie tam sobie życzycie. Te pomysły. Dalej jesteśmy nad jeziorem Bełdany. Tam sobie coś pływa, tutaj znowu sobie coś faluje. A to jest Galindia Refugia, czyli miejsce, w którym zazwyczaj my lubimy pozostawać, dlatego że tutaj są fajne pokoiki. I w ogóle tutaj jest jakoś tak jeszcze bardziej tajemniczo. O właśnie, teren nie do zwiedzania. Ale my sobie zwiedzimy, bo jesteśmy gośćmi hotelowymi. Jest takie piękne drzewo. Tam można na przykład wypić lemoniadę. Idziemy jeszcze dalej. Pięknie zielono, fajne zakamarki, nie? O, idziemy jeszcze taką zagubioną w zieloności dróżką. Gdyby ktoś miał łańską fantazję przyjechać tutaj z dziećmi, to dlaczego nie? Bardzo proszę. Dzieci też mają swoje galindyjskie przygody. No i taką ścieżeczką jeszcze możemy sobie tutaj pooglądać. No bardzo to fajne miejsce. I dlatego jesteśmy już tutaj po raz czwarty. Albo piąty, bo warto.